Nieważne jaką drogę wybierzesz jako programista, nieważne na jakiej specjalizacji się skupisz, nieważne z jakimi technologiami będziesz pracować, znajomość HTML to rzecz w zasadzie niezbędna. Oczywiście w zależności od tego czym będziesz się zajmować, różny będzie zakres wiedzy, której będziesz potrzebować, ale podstawy HTML dla każdego są zawsze takie same. I właśnie na podstawach skupimy się w tym filmie. Opowiem, czym jest HTML i jaka jest jego historia. Odpowiem na pytanie, czy jest to język programowania. Wyjaśnię, dlaczego każdy programista powinien być z HTML zaznajomiony. A po teorii przyjdzie oczywiście czas na praktykę, podczas której wspólnie stworzymy i umieścimy w internecie naszą pierwszą stronę. Kamil Brzeziński, kanał Jak nauczyć się Programowania. Zapraszam. HTML, czyli Hypertext Markup Language, to powstały 30 lat temu język który wykorzystywany jest do tworzenia stron internetowych. Pierwsza część nazwy, hypertext, dla wielu osób może brzmieć nieco enigmatycznie, ale starsi widzowie zapewne pamiętają, że wiele, wiele lat temu tak właśnie nazywaliśmy pisany na komputerze tekst, który w odróżnieniu od słowa pisanego na kartce papieru miał jedną, magiczną funkcję. Pozwalał na klikanie w wybrane słowa, zdania czy nawet całe akapity i przenoszenie się do innej części dokumentu. To, co dzisiaj znamy pod pojęciem linku, wtedy nazywaliśmy hiperłączem. Dzisiaj oczywiście chyba już nikt tak nie mówi. Również po angielsku używa się po prostu słowa link zamiast hyperlink, ale hypertext w nazwie języka pozostał. Druga część nazwy, czyli Markup Language, wyjaśnia jeszcze więcej. HTML to język znaczników. I dzięki tym znacznikom definiujemy, jak ma wyglądać strona, jakie elementy i w jakim miejscu mają się znajdować. I tutaj naturalnie nasuwa się pytanie, czy HTML to język programowania? Niby nazwa wyraźnie mówi, że jest to język znaczników, ale czy faktycznie jedno wyklucza drugie? W przypadku HTML odpowiedź jest prosta. Nie, to nie jest język programowania. Tak jak opowiadałem w filmach, czym właściwie jest programowanie oraz jak nauczyć się programowania i zostać programistą, programowanie to mówienie komputerowi, co ma robić. Ale nie robimy tego w taki sposób, że z góry projektujemy każdą możliwą ścieżkę, a raczej definiujemy logikę, według której nasz program ma działać. Jeżeli stworzymy serwis społecznościowy i będziemy chcieli wyświetlić na stronie wszystkich użytkowników, nawet osoba nie mająca żadnego doświadczenia z programowaniem pomyśli, że należy ten proces zautomatyzować. Dziwne by było, gdybyśmy musieli ręcznie aktualizować stronę za każdym razem, gdy do bazy danych zostanie dodany nowy użytkownik lub jakiś użytkownik zostanie usunięty. A tak to właśnie wygląda w czystym HTML. Sami musimy zdefiniować każdy element, który chcemy wyświetlić. Nie mamy możliwości dodania nawet najprostszej logiki typu weź ten element i wyświetl go 10 razy jeden pod drugim. Jeżeli chcemy coś takiego zrobić, musimy zdefiniować ten element w kodzie 10 razy jeden pod drugim. Z tego powodu trudno uznać HTML za język programowania. I od razu spieszę z wyjaśnieniem, bo myślę, że osoby nie mające żadnego doświadczenia z tworzeniem stron internetowych mogą pomyśleć, że w takim razie z HTML jest coś nie tak, że wpisanie kodu w tym języku to wyjątkowo żmudna, powtarzalna robota, a sam język ma niesamowicie ubogie możliwości. Tak jednak nie jest, bo pomyślmy o tym, że to co widzimy, gdy otwieramy stronę w przeglądarce, to już efekt końcowy. Gdy zajrzymy w źródło strony, a za parę minut pokażę jak to zrobić, zobaczymy już gotowy statyczny kod HTML odpowiadający za to, jak dana strona wygląda ale nie oznacza to, że całość tego kodu została napisana ręcznie linia po linii. W dzisiejszych czasach praktycznie nie tworzy się stron przy użyciu jedynie czystego HTML-a, a raczej korzysta się z języków i technologii, które tworzą ten wynikowy kod w sposób dynamiczny. I tak, korzystając na przykład z JavaScript czy PHP, możemy zrobić to, o czym mówiłem przed chwilą. Możemy powiedzieć weź ten element i wyświetl go 10 razy jeden po drugim. I dokładnie taki kod HTML zostanie dla nas utworzony. Zaglądając wtedy do źródła strony, faktycznie zobaczymy w kodzie 10 znaczników jeden pod drugim, ale właśnie, będą to znaczniki, które zostały stworzone dynamicznie, bez potrzeby wpisywania ich 10 razy ręcznie. Dużą zaletą HTML jest to, że do jego nauki w zasadzie nie potrzebujemy żadnych narzędzi. Przeglądarka internetowa znajduje się na każdym komputerze, podobnie jak edytor tekstu, a te dwie rzeczy w zupełności nam wystarczą. Wybór przeglądarki to kwestia jak najbardziej subiektywna, tak więc zostańcie po prostu przy tej, z której korzystacie na co dzień. Jeżeli będziecie szli mocniej w stronę frontendów, tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych, dobrze jest potestować strony na kilku różnych przeglądarkach. Zobaczyć, czy nie ma między nimi różnic, bo różne przeglądarki mogą pewne elementy HTML-a interpretować i wyświetlać w trochę inny sposób. Ale po pierwsze, nie ma to większego znaczenia, gdy mówimy o podstawach HTML, bo tutaj tych różnic nie powinno być. A po drugie, ta uwaga o różnych przeglądarkach nie jest już tak aktualna jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Wtedy różnice między przeglądarkami były naprawdę spore. Dzisiaj praktycznie wszystkie popularne przeglądarki działają w bardzo podobny sposób. Okej, okay, to jeszcze edytor tekstu. Może być dowolny, nawet najprostszy systemowy notatnik, ale ja korzystać będę z Visual Studio Code i Wam również bardzo polecam ten edytor, bo naprawdę mocno ułatwia pracę z kodem. O Visual Studio Code więcej opowiadałem w filmie Dlaczego do programowania potrzebujesz ID, które wybrać i dlaczego, z kolei w filmie Najlepsze wtyczki do Visual Studio Code opowiadałem, jakie wtyczki warto do niego doinstalować. Wiemy już mniej więcej, czym jest HTML, wiemy, czego potrzebujemy, żeby rozpocząć naukę tego języka, ale nie odpowiedziałem jeszcze na jedno z najważniejszych pytań. Dlaczego każdy programista, bez względu na specjalizację, powinien choćby na podstawowym poziomie poznać HTML? Cóż, HTML po prostu jest wszędzie, a jego zastosowania są tak szerokie, że nawet jeżeli specjalnie nie będziesz iść w jego stronę, to najprawdopodobniej na jakimś etapie i tak się z nim zetkniesz. Decydując się na frontend jest to oczywiste, bo tam HTML to absolutna podstawa, fundament, na którym budujemy nasze rozwiązania, ale gwarantuję, że nawet jako programista backendu wiele razy będziesz mieć sytuację, w której przyda Ci się znajomość HTML. Może zdarzyć się, że będziesz potrzebować zwizualizować jakieś dane, wyświetlić je w formie listy czy tabeli. Może będziesz potrzebować wyciągnąć dane z jakiejś strony, przeprocesować je, wykorzystując tzw. web scraping, a w takiej sytuacji konieczne będzie orientowanie się w strukturze strony. A może będziesz potrzebować na szybko postawić jakąś prostą stronę internetową na własne potrzeby i jasne, w tym zakresie mamy dzisiaj dużo więcej możliwości. Mamy WordPressa, mamy inne rozwiązania typu no code lub low code, nie wymagające od nas biegłości w programowaniu oraz HTML. Ale nawet stawiając stronę przy użyciu WordPressa, dobrze jest potrafić ją zmodyfikować. Stawiałem w życiu naprawdę sporo WordPressowych stron, korzystałem z różnych motywów graficznych, używałem doskonałych graficznych edytorów, takich jak Elementor, dzięki którym możemy budować stronę z gotowych elementów. Ale za każdym razem i tak było co najmniej kilka rzeczy. Które musiałem zmodyfikować w kodzie ręcznie. OK, pora zobaczyć, jak ten cały HTML wygląda, i napisać pierwszy kod. Tak więc, siadamy do komputera i odpalamy przeglądarkę. Zaczniemy od obejrzenia, jak wygląda przykładowy kod HTML. Otwieramy jakąś stronę. Ja wpiszę język programowania Wikipedia. Otwieram pierwszy link, język programowania. I otwiera mi się strona na Wikipedii o, o tym, czym jest język programowania. I teraz klikam prawym przyciskiem i wybieram wyświetl źródło strony. Otwiera nam się taki plik. Możemy jeszcze zwiększyć odrobinę czcionkę, żeby było to lepiej widoczne. I to, co tutaj widzimy, mogę jeszcze zawinąć tekst. To, co tutaj widzimy, ten taki długi dokument, to jest właśnie kod HTML, który jest odzwierciedleniem tego, a w zasadzie w drugą stronę to co widzimy tutaj to jest odzwierciedlenie tego, co mamy zapisane w kodzie HTML. Przyjrzyjmy się przez chwilę temu, jak ten kod wygląda. Dokument zaczyna się od takiego tekstu `DOCTYPE HTML`. To jest informacja dla przeglądarki, że ten dokument, który teraz chcemy wyświetlić, to jest właśnie HTML. Następnie mamy `HTML class`, później mamy `head`, `meta`, `title`, `script` i tak dalej, i tak dalej. To, co widzimy tutaj, te takie nawiasy trójkątne, to są tak zwane znaczniki. Po angielsku znacznik to tag, Tak więc ja będę używał tych określeń zamiennie. Raz będę mówił znacznik, a raz będę mówił tak. Mamy więc różne znaczniki, które mają różne funkcje. Tak jak w językach programowania istnieją słowa kluczowe, które za coś odpowiadają, tak samo tutaj w HTML. W zależności od tego, jakiego tagu użyjemy, zobaczymy różny efekt. Jeden tag utworzy. Nowy akapit, inny tak przeniesie nas linijkę niżej, a jeszcze inny tak spowoduje, że tekst będzie pogrubiony lub podkreślony. Tutaj mamy na przykład dwa takie popularne tagi: ahref i img. Ten pierwszy ahref pozwala na dodanie linka, natomiast drugi na dodanie obrazka w kodzie strony, dzięki czemu ten obrazek na stronie może zostać wyświetlony. Jeżeli chcemy zobaczyć całą listę dostępnych tagów, w Google wpiszmy mdn. HTML Elements i klikamy w pierwszy link HTML Elements Reference, i tutaj mamy zebrane wszystkie tagi, z których możemy w HTML korzystać. Jeżeli jakiś tag nas interesuje, możemy w niego kliknąć. Otwiera się strona, i ten tag jest bardzo dokładnie tłumaczony wraz z przykładami użycia. Oraz z informacjami, kiedy ten tag używać i kiedy tego tagu nie używać. Generalnie w HTML mamy ponad 100 różnych znaczników. Oczywiście na co dzień nie za wszystkich się korzysta, bo zazwyczaj budując stronę wykorzystujemy tylko pewną ich część, i dzisiaj właśnie skupimy się na tych najpopularniejszych. Jeszcze kilka istotnych faktów dotyczących znaczników. Po pierwsze, znaczniki mogą mieć atrybuty, po drugie, każdy otwarty znacznik należy zamknąć, po trzecie, znaczniki należy zamykać w odpowiedniej kolejności, po czwarte, istnieją również znaczniki pojedyncze. Które otwieramy i zamykamy w ramach jednego wyrażenia. To teraz pytanie, co to tak naprawdę oznacza? A odpowiem na to pytanie, tłumacząc wszystkie te punkty na bardzo konkretnym i jednocześnie bardzo prostym przykładzie. Zapomnijmy na moment o istnieniu internetu, o istnieniu stron internetowych i załóżmy, że chcemy zdefiniować człowieka. Tworzymy więc znacznik o nazwie człowiek. Jakiś człowiek jest, ale nie do końca został on jeszcze zdefiniowany. Na ten moment nic o nim jeszcze nie wiemy nie ma on żadnej charakterystycznej cechy. Zacznijmy więc od uzupełnienia jego podstawowych atrybutów imienia oraz wieku. Czyli mamy człowieka o imieniu Kamil, który ma 35 lat. Jest to już jakiś progres, ale teraz zastanówmy się jeszcze, jak ten człowiek wygląda, w co jest ubrany. Dajmy mu więc czarne spodnie. Spodnie, kolor równa się czarny. Umieszczamy więc nowy znacznik o nazwie spodnie wewnątrz znacznika o nazwie człowiek, co oznacza, że do tego konkretnego człowieka przypisaliśmy spodnie, które posiadają atrybut o nazwie kolor i wartość tego atrybutu to czarny. Żeby kod był bardziej czytelny, dodając nowy znacznik wewnątrz innego znacznika, zrobiłem wcięcie. Ale właśnie dwa razy już powiedziałem o umieszczeniu znacznika wewnątrz, a przecież póki co znacznik człowiek nie ma żadnego wnętrza. Nie ma, ponieważ go nie zamknęliśmy. Jeżeli poprawimy to w taki sposób, zauważymy, że tworzy nam się wyraźna struktura. I od razu zdamy sobie sprawę, że należy zamknąć również znacznik spodnie. Znajduje się on wewnątrz znacznika człowiek, dlatego należy to zrobić w odpowiedniej kolejności. Nie możemy tego zrobić tak. Tylko. Tak. I wewnątrz znacznika spodnie możemy umieścić kolejne znaczniki. Na przykład znaczniki portfel i klucze. Do portfela zazwyczaj możemy włożyć różne karty, dokumenty, rachunki, ale na potrzeby tego przykładu niech to będzie bardzo skromny, bardzo kompaktowy portfel, do którego możemy włożyć tylko banknoty i nic więcej. Zdefiniujemy więc tylko atrybut stan. Przypiszemy do niego wartość gotówki. A wewnątrz znacznika portfel nie będziemy dodawać już żadnych innych znaczników. Podobnie w przypadku kluczy. W ten sposób dodaliśmy pierwsze pojedyncze znaczniki, które nie potrzebują znacznika zamykającego. Taki pojedynczy znacznik zamykamy przy pomocy ukośnika po angielsku znaku slash. Dodajmy jeszcze jeden znacznik pojedynczy, definiujący zieloną czapkę. Dla pełnego porządku, jeszcze uzupełnienie definicji. Znaczniki wymagające znacznika zamykającego nazywamy znacznikami podwójnymi. W języku angielskim są to pair tags. Znaczniki pojedyncze to po angielsku single tags. Myślę, że tyle teorii nam już wystarczy, tak więc zabierzmy się po prostu za tworzenie pierwszej strony. Żeby rozpocząć naukę HTML-a, w dowolnym folderze na dysku utwórz nowy plik tekstowy. Nazwij go również w dowolny sposób. Ja nazywam strona i zapisz. I żeby ten dokument widziany był jako html, zmienię go rozszerzenie z txt na html. Tutaj muszę potwierdzić, że chcę na pewno użyć html. I teraz w momencie, kiedy dwukrotnie kliknę w ten plik, otworzy się on w przeglądarce internetowej. Ta strona oczywiście jest pusta, dlatego że jeszcze nic do tego pliku nie dodaliśmy. Jeżeli pracujesz na Windowsie, upewnij się, że masz włączone wyświetlanie rozszerzeń nazw plików. Teraz utworzę plik tekstowy. Strona TXT i jak widzimy tutaj to rozszerzenie jest. Dlatego, że po przejściu do widoku mam zaznaczony ten checkbox rozszerzenia nazw plików. Gdybym to odznaczył, nie jestem tutaj w stanie zmienić rozszerzenia pliku. Tak więc zaznaczam, zmieniam nazwę na .HTML i już mam plik HTML, który mogę wyświetlać. Na Windows 11 to ustawienie jest w nieco innym miejscu, utworzę nowy plik, strona. Tutaj mam włączone ukrywanie rozszerzeń, tak więc nie mogę teraz zmienić rozszerzenia TXT na HTML, tak więc klikam tutaj w te trzy kropki, wybieram opcję, widok i tutaj szukam ukryj rozszerzenia znanych typów plików to odznaczam, klikam Zastosuj, OK i już mam plik .txt. Teraz nie pozostaje nic innego jak tylko zmienić nazwę i zamiast rozszerzenia .txt dać rozszerzenie. Mogę więc teraz wrócić do folderu, w którym stworzyłem ten plik, otworzyć edytor tekstowy i coś do tego pliku dodać. Uczymy się HTML. Zapisuję plik, wracam do przeglądarki, odświeżam. I uczymy się HTML, pojawiło się tutaj. Tak więc przeglądarka internetowa bardzo dobrze to zinterpretowała i wyświetliła to, co dodaliśmy do pliku HTML. Jednak jest tutaj kilka rzeczy, które musimy zmienić. Pierwsza rzecz jest taka, że gdy otworzymy ten plik, zobaczymy, że nie mamy tutaj żadnej informacji, że to jest plik HTML. Przeglądarki internetowe są bardzo mądre i potrafią ogarnąć, że to, co robimy, to jest HTML. Nawet jeżeli teraz dodalibyśmy jakiś tak HTMLowy, Czyli na przykład pogrubienie tekstu w ten oto sposób, i odświeżymy tę stronę, to ten tekst zostanie pogrubiony. Przeglądarka internetowa ogarnęła, że to, co zrobiliśmy, to jest kod HTML, pomimo że nie oznaczyliśmy jeszcze całej strony jako HTML, poza rozszerzeniem. Natomiast to powinno znaleźć również odzwierciedlenie w kodzie. I to za moment zrobimy, zaraz poprawimy całą tę stronę. Ale druga rzecz jest jeszcze taka. Że póki co edytowałem tę stronę w edytorze tekstowym. Mówiłem, że można to robić, bo nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy pracowali z edytorem tekstowym, ze zwykłym notatnikiem, natomiast to nie jest wygodne. Tak więc teraz zrobimy już tak, jak powinniśmy to zrobić od początku i zainstalujemy Visual Studio Code. A więc wpisz w wyszukiwarce Visual Studio Code, przejdź do Download i znajdź odpowiednią wersję na Windowsa, Linuxa albo na macOSa. Tak więc zapauzuj teraz ten film, zainstaluj Visual Studio Code i widzimy się za kilka minut. Mając już zainstalowany Visual Studio Code otwórz go i wybierz File Open Folder. I teraz przechodzimy do tego folderu, w którym utworzyliśmy nasz plik. W moim przypadku jest to Projekty 202308 HTML. Tutaj utworzyłem Strona HTML, i ja chcę cały ten folder otworzyć. Klikam Open i mogę już pracować ze wszystkimi plikami, które mam w tym katalogu. Klikam na stronę HTML i widzę, że mamy Uczymy się HTML, czyli dokładnie to, co przed chwilą do tego pliku dodałem. Żeby to wszystko, co tutaj piszemy, było bardziej czytelne, zwiększę jeszcze powiększenie. Myślę, że tak, będzie to dobrze widoczne. Mogę zamknąć póki co ten lewy panel. Tutaj będziemy dodawać kolejne pliki, ale na obecną chwilę pracujemy jedynie z plikiem strona html. Ja teraz zrobię jeszcze taką jedną drobną rzecz, a mianowicie to sobie przerzucę na lewą stronę ekranu, a przeglądarkę przerzucę sobie na prawą stronę ekranu, tak żebyśmy bez problemu mogli podglądać to, co w naszym pliku zmieniamy. I tak jak mówiłem, to nie jest właściwa struktura pliku HTML. On tutaj jest wyświetlany, ale kod HTML ma pewną strukturę, która jest wymagana przez przeglądarki. Żeby mieć pewność, że wszystko odpowiednio zostanie przez przeglądarkę zinterpretowane, musimy dodać odpowiednie tagi. I zaczynamy od tagu doctype.html. I robimy to w następujący sposób. Doctype HTML. Tutaj, jak widzicie, Visual Studio Code od razu podpowiedział mi tak do wpisania. Wpisałem tylko ten lewy nawias trójkątny. Wpisałem wykrzyknik i on już wiedział, że ja chcę dodać doctype HTML. To jest taka instrukcja na samym początku dla przeglądarki, żeby przeglądarka wiedziała, że ma do czynienia z dokumentem HTML. I tutaj bardzo ważna uwaga. Jeżeli chodzi o HTML, to wielkość liter nie ma żadnego znaczenia. W przypadku tego tagu B nie ma znaczenia, czy napiszemy małe B, czy napiszemy duże B. Cały czas będzie działało to dokładnie tak samo. Natomiast, jak w każdym języku, tak i tutaj mamy pewne konwencje, a konwencja w HTML jest taka, żeby używać małych liter. Jedynym wyjątkiem jest tutaj ten właśnie DOCTYPE na początku. Mając już DOCTYPE HTML, możemy stworzyć kolejny tag HTML. I wewnątrz tego tagu umieszczamy naszą stronę. Ale treści nie umieszczamy bezpośrednio między tymi dwoma znacznikami, bo najpierw mamy znacznik head i później mamy znacznik body. I właśnie wewnątrz body umieszczamy już całą zawartość strony. Tak więc to nasze uczymy się HTML. powinniśmy umieścić tutaj. A co możemy dać w head? Na przykład. Możemy dać tytuł naszej strony, i to jest znacznik title. Nasza pierwsza strona. Jeszcze w Visual Studio Code zaznaczę zawijanie linii Word Wrap. Tak, żeby to wszystko było ładnie wyświetlone. To no, może minimalnie zmniejszę jednak tę czcionkę. O, teraz to będzie lepiej widoczne. Myślę, że ona jest dosyć czytelna. A jednocześnie mi się będzie łatwiej w ten sposób pisało. I teraz, w momencie, kiedy odświeżymy naszą stronę, widzimy, że tutaj pojawił się już tytuł Nasza pierwsza strona. Teraz jeszcze jedna taka rzecz organizacyjna, która bardzo pomoże nam w nauce, która sporo uprości, bo spójrzmy, jeżeli teraz coś zmienimy, uczymy się języka HTML, to tutaj musimy odświeżać stronę. To nie jest nic takiego strasznego, to nie zajmuje dużo czasu. Ale jeżeli ta strona odświeżałaby się automatycznie w momencie, kiedy zapisujemy plik w Visual Studio Code, byłoby jeszcze prościej, prawda? I dlatego możemy skorzystać z rozszerzenia o nazwie Live Server. W Visual Studio Code klikamy po lewej stronie tutaj na te opcję, wybieramy Extensions i wyszukujemy rozszerzenia o nazwie Live Server. I to jest to pierwsze rozszerzenie. Tutaj rozszerzę trochę. To okno, żeby to było lepiej widoczne. Live server 579 w momencie, kiedy nagrywam ten film, czyli końcówka sierpnia 2023 autor ReTweak Day. Ja już to rozszerzenie mam zainstalowane, tak więc teraz prośba do Ciebie znowu zapauzuj na moment ten film, zainstaluj to rozszerzenie i wróć do filmu, gdy już to rozszerzenie będzie u Ciebie działać. Wtedy tutaj na dole pojawi się nowa opcja Go Live. Tak więc klikamy w to Go Live. Otwiera się nasza strona, z tym że tutaj został uruchomiony taki wewnętrzny serwer i efekt będzie taki, że w momencie kiedy teraz sobie coś zedytujemy w tym pliku, pozamykam tylko te wyskakujące okna. Uczymy się dzisiaj języka HTML, automatycznie ta strona nam się tutaj odświeży. Dzięki czemu nauka będzie przebiegać, myślę, szybciej i przyjemniej, bo od razu to co zrobimy Ciśniemy Ctrl S czy Command S na Macu, zapisujemy plik po lewej stronie, po prawej stronie, od razu mamy już podgląd. Tak więc ja zamykam to, co mieliśmy wcześniej, pozostaje przy tym serwerze i możemy uczyć się dalej. I tutaj pokażę jeszcze jedną ważną rzecz. Usunę to strona HTML. Wyświetliło się to, co mamy na tym naszym wewnętrznym serwerze, czyli póki co w naszym katalogu jest tylko strona HTML. Ale ja zmienię teraz nazwę strony HTML na index.html. I teraz odświeżę ten serwer. I zobaczmy, od razu tutaj pojawiła nam się strona. Nie musimy podawać nazwy pliku index.html. Tak to działa w przypadku serwerów, że kiedy serwer widzi w katalogu stronę o nazwie index.html, traktuje ją jako główną stronę w tym katalogu i po prostu wyświetla jej zawartość. Tak więc zawsze. Gdy będziemy tworzyć jakąś stronę internetową, tą główną stroną, od której wszystko będzie się zaczynać, będzie właśnie strona nazwana index.html. Oczywiście tutaj będziemy mogli za chwilę dodawać kolejne pliki HTML, przełączać się między nimi przy pomocy linków, ale główna strona, zapamiętajcie, to jest index.html. Zaraz pokażę podstawowe tagi służące do wyświetlenia tekstu, ale zanim to zrobimy, zwalidujemy jeszcze naszą stronę. Bo przypominam, kilka minut temu nie mieliśmy tutaj w tym dokumencie absolutnie nic: nie mieliśmy doctype HTML, nie mieliśmy tagu HTML, nie mieliśmy tagu body, a mimo to strona się wyświetlała. Tak jak mówiłem, przeglądarki są dosyć liberalne, przeglądarki rozumieją to, co my chcemy wyświetlić, natomiast to nie oznacza, że my nie powinniśmy pamiętać o wszystkich regułach. To nie oznacza, że my nie powinniśmy być zgodni ze standardem HTML. A dobrym sposobem na sprawdzenie, czy jesteśmy zgodni ze wszystkimi standardami, które obecnie obowiązują, jest zwalidowanie naszej strony przy użyciu specjalnego walidatora. I w tym celu wpisujemy w Google validator HTML. Klikam w pierwszy link Markup Validation Service. Tutaj możemy podać albo adres naszej strony, no ale strona u nas, póki co jest lokalnie, tak więc tego nie możemy zrobić. Możemy wybrać Validate by file upload. I tutaj wybieramy nasz plik index.html. Klikamy check i widzimy, że mamy jeden błąd i jedno ostrzeżenie. Ostrzeżenie mówi o tym, żeby dodać atrybut lang, czyli language do, do tagu HTML. Lang równa się. No właśnie. I jaki tutaj to będzie język? Język polski. Ale jeżeli nie wiemy, co tutaj powinniśmy wpisać, jaki powinien być kod naszego języka, znowu możemy sprawdzić to w Google HTML language o, lang attribute. I możemy sobie tutaj kliknąć w ten drugi link. I tutaj na tej stronie, o Language Code Reference, to jest ten link, którego szukałem. Mamy wszystkie kody krajów. Przechodzimy do języka polskiego, Polish. I ten kod to jest pl. Tak więc dodajemy pl. Wydaje się, że wtedy ten warning zostanie usunięty. Pozostał jeszcze error. Character Encoding. I żeby dodać tę informację, musimy naszej sekcji HEAD, dodać znacznik META, CHAR SET i podaje UTF-8. Zamykam znacznik. I jeszcze raz prześlemy ten plik do walidacji. Check. I widzimy, że wszystko jest OK. Document checking completed, no errors or warnings to show. Tak więc nasza strona została zwalidowana. Jesteśmy teraz już w takim momencie, że możemy przejść dalej. Nasza strona jest zgodna z obowiązującymi standardami. A więc wracam tutaj do tego wyświetlania. Uczymy się dzisiaj języka HTML i zobaczmy, w jaki sposób możemy wyświetlać nasz tekst. Na razie usunę to B. Do tego jeszcze wrócimy do tego znacznika. Ale wyżej. Postaram się wyświetlić jakiś tytuł strony. I niech to będzie Jak nauczyć się programowania. I umieszczę to wewnątrz tagu H1. Tutaj, oczywiście, H1 na końcu. To jest też fajny feature Visual Studio Code. W momencie, kiedy otwieramy jakiś tag, od razu on nam dodaje tak zamykający. I teraz spójrzmy, co się wydarzyło. Jak nauczyć się programowania? Mamy taką dużą czcionką. Spróbujmy z H2, jak nauczyć się programowania. Tutaj muszę wyłączyć tę opcję Never Translate this side, bo cały czas się wyświetla to okno. No i mamy teraz mniejszą czcionkę. Spójrzmy jeszcze dalej. H3, jak nauczyć się programowania. H3, H2 i H1 to są nagłówki. H oznacza heading, czyli nagłówek. I mamy w HTMLu u 6 poziomów nagłówków. Od H1 do H6, gdzie H1 jest tym największym, a H6 najmniejszym. Spójrzmy. 4, 5, 6. I tutaj od razu nasuwa się pytanie, czy w takim razie, jeżeli chcemy wyświetlić tekst jakąś większą czcionką, na przykład zrobić tak, żeby ten HTML był wyświetlony większą czcionką. Powinniśmy zrobić to tak. No nie, nagłówki służą do tego, żeby to faktycznie był nagłówek. To jest bardzo ważna rzecz w HTML-u, żeby używać tagów zgodnie ze swoim przeznaczeniem. I tutaj wrócimy na moment do tego tagu B, dzięki któremu pogrubiliśmy tekst. Mamy tag B, ale mamy też tak, STRONG. I działanie jest dokładnie takie samo. Czy w takim razie to oznacza, że znaczników B i strong możemy używać zamiennie? Raz możemy użyć B, a raz strong, żeby osiągnąć dokładnie to samo? Właśnie nie. I w tym celu przejdziemy do artykułu B vs Strong HTML i kliknę w pierwszy tutaj link The Strong Importance Element na MDN Web Docs, gdzie wszystko jest wytłumaczone. I zastanawiałem się, czy to jest temat, który poruszać w tym filmie, ponieważ Robimy tak naprawdę takie wprowadzenie do HTML-a, i zastanawiałem się, czy to jest dobry moment, żeby o tym opowiadać, czy to nie jest temat na jakąś inną okazję. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że jeżeli ktoś będzie uczył się HTML-a, to od samego początku powinien uczyć się go we właściwy sposób i powinien we właściwy sposób używać tagów i rozumieć, po co te tagi są. I spójrzmy sobie, co tutaj jest napisane. Mamy informację, że tag strong oznacza element któremu chcemy przypisać jakąś większą wagę albo coś takiego pilnego. Tutaj mamy to słowo urgency, czyli pilność. I mamy też informację, że przeglądarki zazwyczaj, typically, zazwyczaj, ale nie zawsze, renderują taki tekst jako tekst pogrubiony, bold. I teraz zejdziemy sobie jeszcze niżej, i mamy informację, że pomimo, że przeglądarki zazwyczaj w ten sposób właśnie renderują ten tekst, że ten tekst jest pogrubiony, nie powinniśmy używać tego tagu, jeżeli chcemy utworzyć pogrubiony tekst. I mamy dwie opcje, żeby to osiągnąć. Bo jeżeli po prostu chcemy pogrubiony tekst, bo uważamy, że tak on wygląda ładnie, ale to nie jest tekst, który ma się jakoś mocno wyróżniać od innego, to nie jest tekst, który zawiera ważniejszą informację, wtedy albo używamy właściwości font weight z CSS, o CSS jeszcze później porozmawiamy, albo używamy tagu B, żeby po prostu przykuć uwagę do tego tekstu, ale bez przypisywania mu jakiejś większej ważności. I ja wiem, że teraz to może wydawać się odrobinę chaotyczne, odrobinę nielogiczne, ale prawda jest taka, że HTML bardzo mocno się przez lata zmieniał. HTML, z którego korzystamy dzisiaj, tak naprawdę jest innym HTML niż kiedyś. W tym HTMLu dzisiaj jest dużo więcej zasad i te zasady bardzo często są wprowadzane w ramach właśnie konwencji, bo tak, jak widzieliśmy na początku, nie musieliśmy mieć nawet tagu HTML, żeby strona była wyświetlana jako HTML. Więc to my, tworząc strony, musimy dbać o to, aby one były zgodne z konwencją. I jest taki właśnie duży nacisk na to, żeby te tagi używać we właściwy sposób i żeby też oddzielić treść od prezentacji tej treści, żeby nie mieszać tych dwóch światów, bo czym innym jest po prostu cały artykuł, który Wyświetlamy treść tego artykułu, a czym innym jest to, w jaki sposób formatujemy akapity, w jaki sposób wyświetlamy ważne elementy. Do tego używamy najczęściej właśnie CSS, o którym też porozmawiamy. I tutaj jeszcze drobna uwaga: bo na samym początku mieliśmy informację, że przeglądarki zazwyczaj renderują ten content wewnątrz tagu Strong jako pogrubiony tekst, ale tutaj niżej możemy znaleźć sobie informację, że. Tak się nie dzieje we wszystkich przeglądarkach. Spójrzmy. Boldface in most browsers, czyli w większości przeglądarek. Although some older browsers actually underline strong. Czyli niektóre starsze przeglądarki, zamiast pogrubić tekst, podkreślą ten tekst, który znajduje się wewnątrz tagu strong. Także należy dokładnie wiedzieć, co ten tag oznacza. Jeżeli chcemy pogrubić tekst, to albo tag B, albo jeszcze lepiej. Odpowiednia właściwość z CSS-a. Ale skończmy na moment z tą teorią i zróbmy wreszcie coś fajnego, coś efektownego. Wyświetlmy pierwszy obrazek na naszej stronie. Tak więc zamykam tę stronę, wracam do naszej pierwszej strony i tak, usunę to wszystko, oprócz nagłówka, jak nauczyć się programowania. I tutaj będę chciał wyświetlić jakiś obrazek. A więc wracam do mojego dysku. Mam tutaj przygotowany taki plik foto. PNG, który przeniosę do folderu HTML, on pojawił się tutaj. To sobie mogę zamknąć. Otwieram okno mojego projektu Visual Studio Code i widzę foto PNG. To foto wygląda o, w taki oto sposób. I teraz to foto będę chciał wyświetlić na mojej stronie. W tym celu skorzystam z tagu IMG, czyli skrót od image. IMG. SRC, czyli źródło, source, równa się i teraz wewnątrz cudzysłowu podaje nazwę obrazka. Foto PNG. Zamykam ten tak i obrazek w ten oto sposób się wyświetlił. Tutaj bardzo ważna informacja. Ścieżkę podajemy w sposób relatywny. To jest rela, tak zwana relatywna ścieżka, a nie absolutna. Absolutna ścieżka to jest taka, gdzie podalibyśmy całą ścieżkę do pliku, czyli na przykład C, users, kamil, obrazki, foto, png. I lokalnie, jeżeli to sobie uruchomimy, no to jeszcze ma szansę to zadziałać, chociaż nie w naszym przypadku, bo my uruchomiliśmy serwer. Ale gdybyśmy tego serwera nie uruchomili, no to by to zadziałało, bo system by sobie to znalazł. Ale później tę stronę wysłalibyśmy gdzieś na serwer i serwer nie mógłby już znaleźć tego obrazka, bo nie znalazłby katalogu C, users, kamil itd. itd. Tak więc musimy podawać ścieżkę relatywną, czyli ścieżkę, Relatywną do miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. A skoro znajdujemy się w tym katalogu głównym HTML i jesteśmy w pliku index.html, no to foto .png znajduje się w tym samym katalogu. Tak więc po prostu piszemy foto .png. Możemy też zrobić to w następujący sposób: kropka i slash, co oznacza również ten aktualny katalog. Jeżeli dodalibyśmy ten obrazek do jakiegoś nowego folderu, na przykład images, tu go przeniesiemy. Move, to musimy zaktualizować naszą ścieżkę i mieć Foto PNG. Mogę również zmienić rozmiar obrazka, korzystając z atrybutów width, czyli szerokość, i tutaj dam 100. Oraz height, czyli wysokość, i tutaj dam 200. No, ten obrazek został trochę spłaszczony. Dobrałem złe wartości. Jeżeli usunę jedną z wartości, w tym momencie. Zachowam odpowiednie proporcje. Ale dla mnie ta oryginalna wielkość obrazka była ok, tak więc wrócę do tego co było i poniżej tego obrazka będę chciał dodać nową rzecz. Będę chciał dodać moje imię i nazwisko oraz informacje. Zapraszam na stronę. Tak więc dodaję Enter i tworzę nowy tag P oznaczający paragraf, czyli po polsku akapit. I tutaj napiszę Kamil Brzeziński, albo jeszcze inaczej. Nazywam się Kamil Brzyziński. Dam kropkę i dodam kolejny akapit. Zapraszam na stronę. I będę chciał, żeby ten tekst zapraszam na stronę był teraz linkiem, tak żeby kierował do strony programujodpodstaw.pl. A więc robimy a href, to oznacza odnośnik i tutaj podaję adres strony https Programuj od podstaw.pl. Zapomniałem jeszcze o tym, żeby zamknąć cudzysłów i muszę zamknąć ten znacznik w ten sposób. Jeszcze jedną rzecz zmienię tutaj w tym edytorze. Chcę ukryć wyświetlanie numerów linii. Tak więc, settings Line Numbers. I wezmę OFF. I teraz chyba. O, teraz będzie to odrobinę lepiej. Mam teraz trochę więcej miejsca. Tylko coś tutaj mi się źle wyświetliło. Muszę. O, odświeżyć. Już jest wszystko ok. Jakiś był mały błąd z tym serwerem. Ale jak już widzimy, nasz odnośnik, zapraszam na stronę. Działa. I teraz, kiedy kliknę, zapraszam na stronę. Otwiera się strona Programuj Możemy tutaj wrócić i wprowadzę jeszcze jedną zmianę, ponieważ ta strona otworzyła się w tym samym oknie. Spróbuję to otworzyć w nowej zakładce. W tym celu dodaję nowy atrybut target, równa się i podkreślenie blank. Wracam, zapraszam na stronę i link otwiera się już w nowym oknie. Oczywiście linkować możemy nie tylko do zewnętrznych stron, ale również do stron, które znajdują się wewnątrz tego samego katalogu, wewnątrz tego samego serwera. Tak więc ja tutaj dodam nowy plik, nazwę go strona HTML i teraz przypomnę, jak ta struktura wygląda. Potrzebujemy doktyk HTML na początku, doktyk HTML, następnie HTML i tutaj podajemy od razu. Atrybut Lang, czyli language.pl. Następnie mamy head. Ja mogę to przekopiować. Zaznaczę znowu word wrap. Nasza druga strona tak nazwiemy tę stronę, żebyśmy zobaczyli, że ten tytuł się zmieni. I następnie mamy już body. Tak więc w body damy nagłówek druga strona. I teraz z tej pierwszej strony, Będziemy chcieli do tej drugiej strony podlinkować. Tak więc tworzę tutaj nowy akapit i w ramach tego akapitu Ahref równa się strona HTML. Znowu tutaj podajemy tę relatywną ścieżkę. Druga strona. I widzimy, pojawił się tutaj już link. Klikamy w ten link i otworzyła nas, nam się druga strona, którą przed chwilą stworzyliśmy. Możemy tutaj się Wrócić do tej pierwszej strony, a na drugiej stronie możemy dać link do pierwszej strony. A href równa się indeks html, pierwsza strona. I w tym momencie przechodzimy na drugą stronę. Tu mamy link do pierwszej strony, i tak sobie możemy między tymi stronami nawigować. Tak więc potrafimy już dodawać obrazki, potrafimy zmieniać ich rozmiar, potrafimy dodawać odnośniki. To teraz jeszcze kolejne ważne tagi, które bardzo się przydają w HTML-u, a mianowicie tagi służące do tworzenia list. Wracam do index.html. Tutaj utworzę nowy nagłówek, czego się ze mną nauczysz. I będę chciał stworzyć listę rzeczy, których nauczysz się ze mną. Listy możemy podzielić na dwa rodzaje. Lista nieuporządkowana i lista uporządkowana. Zaczniemy od tej pierwszej od listy nieuporządkowanej. Po angielsku unordered list. A skoro unordered, to taki dokładnie będzie skrót nazwy znacznika UL. To oznacza, że stworzyliśmy już listę, ale jeszcze nie dodaliśmy żadnego elementu. Element dodajemy przy pomocy znacznika LI. I widzimy, pojawiła się kropka. Zobaczysz, że programowanie jest proste. Nauczysz się podstaw Javy i innych języków. Rozpoczniesz swoją przygodę z programowaniem. Jak widzisz, ta lista tutaj. Została wyświetlona. Tak więc teraz pora na listę uporządkowaną. Dodam nowy nagłówek H1. Jakie kroki wykonać? A skoro lista uporządkowana, to po angielsku ordered list, czyli w skrócie OL. I tak samo jak w poprzednim przypadku, każdy element to LI. Wejdź. Na mój kanał. Obejrzyj kilka filmów. Zacznij pisać kod. I widzimy, jakie kroki wykonać. Jeden, wejdź na mój kanał. Dwa, obejrzyj kilka filmów. Trzy, zacznij pisać kod. Tutaj wyświetliliśmy wszystkie elementy przy pomocy kolejnych liczb, 1, 2 i 3, ale możemy też skorzystać z kolejnych liter. W tym celu do ol dodaj atrybut type i wpisz a. I w tym momencie mamy a, b, C zamiast 1, 2, 3. I mamy jeszcze jeden typ listy, tak zwany description list. I pokażę ten typ listy w praktyce, do czego służą różne języki. I teraz description list, czyli dl. I w tej liście każdy element składa się tak naprawdę z dwóch elementów: z tytułu oraz z opisu, czyli dt html dd. Dzięki html tworzymy strony. I teraz dodamy kolejny element dt java Dzięki Java tworzymy backend aplikacji. I jeszcze jeden język: Swift. Dzięki niemu tworzymy aplikację na iOS. I tak wygląda ta lista. Ja może zwiększę trochę tutaj. Powiększenie tej strony, żeby to było lepiej widoczne, do czego służą różne języki, i mamy właśnie taką listę, gdzie mamy tytuł, i tutaj mamy opis. Spróbujmy teraz wyświetlić te informacje w formie tabeli. Żeby utworzyć tabelę w HTML, korzystamy z tagu Table. Każda tabela musi mieć wiersze, żeby coś w tabeli było. Musimy dodać pierwszy wiersz, drugi inaczej nic nie wyświetlimy. A więc dodajemy pierwszy wiersz i teraz dodajemy elementy do pierwszego wiersza. Skoro jest to pierwszy wiersz tabeli, to możemy uznać, że jest to nagłówek tabeli. Oczywiście nie musimy zawsze wyświetlać nagłówka tabeli, natomiast ja chcę wyświetlić tutaj nagłówek. I żeby wyświetlić nagłówek, korzystam zaznacznika TH. HTML. Następnie TH Java i TH Swift. Spójrzmy, zostało to wyświetlone w ten sposób, i teraz w tym miejscu kończymy pierwszy wiersz i utworzę drugi wiersz. I teraz nie chcemy już nagłówków, tylko chcemy normalne komórki tabeli. Do tego mamy tak TD. Ja skopiuję to, co tutaj mieliśmy wcześniej. Dzięki HTML tworzymy strony. Dzięki Java tworzymy backend aplikacji i Swift, dzięki niemu tworzymy aplikację na iOS. I zostało to wyświetlone właśnie w formie tabeli. Oczywiście moglibyśmy dodać kolejny wiersz w ten sposób, tutaj o. tr. I w tym momencie mielibyśmy Kolejny wiersz, no i później kolejny znacznik TR to kolejny wiersz i przy pomocy znaczników TD kolejne komórki w tym wierszu. Jeżeli chcielibyśmy jakoś wyróżnić nagłówek naszej tabeli, moglibyśmy na przykład zmienić jego kolor. Tutaj mamy ten wiersz, w którym mamy nagłówek i mamy taki atrybut jak BG, kolor, i możemy ustawić go na przykład na szary. I w tym momencie ta tabela otrzymała szary. Nagłówek. Ale tak jak mówiłem wcześniej, w HTML nie powinniśmy mieszać wyświetlania tekstu ze zmianą jego stylu. Jeżeli zmieniamy jakiś kolor, jeżeli zmieniamy wielkość tekstu, powinniśmy skorzystać z języka CSS, czyli Cascading Style Sheets. Jak to robimy? Przechodzimy do sekcji Head. Tutaj otwieramy nowy znacznik Style. I tutaj możemy już. Dodać nasz CSS. Zacznijmy od tego, że chcę zmienić kolor wszystkich nagłówków. Tutaj wszystkie nagłówki, które dodałem na stronie, to są nagłówki typu H1. Tak więc piszę H1, otwieram nawias klamrowy, kolor, dwukropek, red i średnik. I w tym momencie wszystkie nagłówki, nagłówki typu H1 zostały zamienione na czerwone. A co jeżeli chciałbym, tylko wybrane nagłówki? Spójrzmy. Mogę zrobić coś takiego. Mogę dodać do tego nagłówka klasę, atrybut class i mogę go nazwać na przykład red header. Teraz jeszcze nic się nie zmieniło, ponieważ cały czas w CSS mówimy, że wszystkie nagłówki typu H1 mają być czerwone. Ale ja teraz chcę, żeby tylko te nagłówki, które mają przypisaną klasę red header, były czerwone. A więc tutaj po kropce piszę nazwę tej klasy red header. I teraz tak. Te nagłówki mamy czarne, a ten nagłówek na górze, który otrzymał klasę Redheader, jest czerwony. To teraz, może zwiększmy czcionkę na stronie. Tutaj jeszcze zmienię ten zoom, tak żeby wszystko było bez żadnego powiększenia. Ta czcionka jest dosyć mała. Nazywam się Kamil Brzeziński. Chciałbym ją powiększyć. Przypominam, nazywam się Kamil Brzeziński. Jest wewnątrz akapitu, czyli P. A więc dodaję tutaj P. Font Size. I ustawię 20 pikseli, i ta czcionka się zwiększyła. Może 30 pikseli? Czcionka znowu się zwiększyła. Widzimy, że nie zwiększyła się ta czcionka tutaj, a to dlatego, że tutaj mamy elementy typu Li. Zobaczysz, że. O, gdzie to mamy? Zobaczysz, że programowanie jest proste. Tutaj ten element nie jest wewnątrz akapitu, nie jest wewnątrz znacznika P, tylko wewnątrz znacznika Li. Tak więc ten znacznik również możemy tutaj zmienić. Li font-size ustawmy na 25 pikseli i już mamy dużo większą czcionkę. Może chcemy tę czcionkę pogrubić, no to font-weight i wpisujemy bold i ona jest pogrubiona. Zamiast bold możemy też korzystać z różnych wartości. 100, 200, no, 400, 600, 800, i w tym momencie, jeżeli mamy czcionkę, która pozwala na większą gradację tej grubości, możemy zobaczyć subtelniejsze różnice. Tutaj w tym przypadku mamy kilka typów pogrubienia, natomiast są takie czcionki, gdzie faktycznie między powiedzmy 600, a 700 i 800 zobaczymy różnicę. Ja natomiast wrócę tutaj do BOLD. I podobnie jak w przypadku nagłówków, możemy tutaj przypisać odpowiednią. Klasę. Class. No, nazwijmy to na przykład first. I w tym momencie. Tylko ten pierwszy element otrzyma ten styl zdefiniowany w tym miejscu. Tutaj jeszcze ważna rzecz. Ten CSS zdefiniowaliśmy wewnątrz pliku HTML, wewnątrz znacznika style. Natomiast zazwyczaj robimy tak. Że CSS wyciągamy do osobnego pliku, do pliku z rozszerzeniem CSS i dołączamy go do pliku HTML. Zresztą możemy to właśnie teraz zrobić. Utworzę teraz nowy plik, nazwę go style CSS. Ten plik jest teraz pusty, więc z pliku index.html. Wytnę to wszystko, co jest wewnątrz znacznika style, wkleję tutaj, wrócę do index.html. I zamiast znacznika style, stworzę znacznik link rel. Tutaj piszemy style sheet. I href, podajemy ścieżkę do naszego pliku CSS, czyli style CSS. I teraz widzimy, że znowu te style zostały zaaplikowane. Zaraz przejdziemy już do umieszczenia naszej strony na zewnętrznym serwerze, tak abyśmy mogli naszą stroną pochwalić się przed innymi osobami. Ale jeszcze jedna rzecz, chcę odrobinę zmienić ten obrazek, trochę w inny sposób go wyświetlić. Tak więc przechodzę do style CSS. Otwieram IMG i mówię, że chcę, żeby szerokość tego obrazka to było na przykład 250 pikseli. Jest OK. I chcę, żeby ten obrazek był odrobinę zaokrąglony, żeby te jego rogi nie były takie kanciaste. Tak więc mówię border radius i powiedzmy 10 pikseli. No, trochę mało, to może dam 25. O i tak to wygląda, tak więc tutaj też wykorzystaliśmy CSS do tego, żeby zmienić sposób wyświetlania tego obrazka. Tylko tutaj zwróćmy znowu uwagę, zmieniłem sposób wyświetlania wszystkich obrazków, ponieważ tutaj jest img. Żeby było ok, to powinniśmy tutaj dać jakąś klasę, czyli na przykład profile-foto. I taką samą klasę dajemy tutaj w momencie, kiedy ten obrazek definiujemy w HTML-u. Profile Photo. O, i teraz tylko ten obrazek, który ma przypisaną klasę Profile Photo, zostanie wyświetlony z wykorzystaniem tego. Nie będzie tak, że jak dodamy kolejny obrazek, to on też dostanie taką szerokość i taki Border Radius. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: to stylowanie tych nagłówków również powinno trafić do css -a. Tak więc w index.html przechodzimy do tego miejsca, gdzie mamy nagłówek, tr. Cały ten wiersz. Tutaj damy klasę Length Table Header, o tak to nazwijmy. Usuńmy ten BG Color. Przejdźmy do Style CSS. Ja skopiuję sobie nazwę tej klasy, żeby jej nie pomylić. Tr. I tutaj ważna rzecz, to nie będzie bg color gray, ponieważ w CSS taka właściwość jak bg color nie istnieje, zamiast tego background color. I w tym momencie wraca nam tutaj kolor szary. Ok, poznaliśmy już takie absolutne podstawy HTML i zachęcam do tego, żeby poznawać je dalej, ale teraz pokażę jeszcze w jaki sposób taką stronę możemy umieścić gdzieś w sieci. Bo to, co zrobiliśmy teraz, dostępne jest tylko u nas na komputerze. A my chcemy komuś podać adres naszej strony i powiedzieć, słuchaj, zobacz, tutaj jest moja strona internetowa. Tak więc otwieramy Google, wpisujemy Netlify, nie Netflix, tylko Netlify. I to jest taki serwis, który pozwala właśnie na umieszczenie strony w sieci. Ja tutaj to sobie rozszerzę, bo już nie potrzebujemy teraz wizualności do koda, a będzie to lepiej wszystko widoczne. Tutaj jak widzicie już na tych stronach byłem, te linki są na fioletowo, co oznacza, że odwiedziłem stronę. I teraz tak, klikam login, ponieważ ja już tutaj mam konto. Ty jeżeli konta nie masz, no to wiadomo, sign up, żeby to konto założyć. Ja klikam login. I tutaj znowu proszę Cię o to, zapauzuj na moment ten film, załóż konto i wróć w momencie, kiedy już będziesz zalogowany lub zalogowana. Teraz klikamy Add New Site i mamy opcję. Albo możemy zaimportować już istniejący projekt, jeżeli ten projekt mamy na przykład na GitHubie. My naszego projektu naszej strony na GitHuba nie wrzucaliśmy. Tak więc wybieramy Deploy Manually. I możemy tak: albo sobie przeciągnąć ten katalog, albo możemy kliknąć Browse to Upload. Ja wybieram Browse to Upload. To jest ten nasz katalog HTML. Upload. This will upload all files from HTML. Tak, chcę, żeby wszystkie te pliki z tego katalogu zostały zauploadowane, wysłane tutaj na serwer, więc klikam upload. I to się teraz dzieje. Te pliki wrzucają się na Netlify. Już je mamy. Tutaj mamy deploy log. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Tak więc klikam open production deploy. I proszę, nasza strona jest już dostępna. Możemy podzielić się adresem tej strony z innymi osobami. I te osoby tę stronę zobaczą. Żeby się upewnić, że faktycznie tak jest, ja kopiuję adres tej strony. Otwieram incognito window, tutaj nie jestem zalogowany do Netlify. Wklejam ten adres. I proszę, nasza strona jest już dostępna.